Witamy Was na pokazie konnym o tematyce hiszpańskiej. Chcemy Was zabrać na chwilę do świata pełnego muzyki, tańca i piękna. Przed Wami wystąpi 18-letni siwy ogier czystej krwi arabskiej Barbarossa pod Katarzyną Stawiską Samaryło oraz gniady 13-letni ogier czystej krwi arabskiej Gaster pod Amazonką Anną Łajkerczyk. Pięknej tancerki flamenco Moniki Migliorino. Możemy szczycić się wspaniałym rodowodem. Jest synem Gazala Alszaka, czempiona świata oraz klaczy Barka. Oprócz wspaniałego rodowodu, Barbarossa może pochwalić się licznymi sukcesami w sporcie. Jest jednym z najbardziej utytułowanych koni arabskich w Polsce. Wspaniale spisywał się na torze wyścigowym, wygrywając wyścigi oraz podczas mistrzostw Polski i Europy. Koni arabskich zdobył wiele złotych medali w konkursach rodzinowych. Z powodzeniem również startuje w konkursach ujeżdżenia. Gaster to przykład idealnego konia o zrównoważonym temperamencie i o ogromnych możliwościach sportowych. Jego największym atutem jest chłód wyciągnięty. Wielokrotnie startował w mistrzostwach Polski i Europy, koni arabskich oraz w ujeżdżeniu klasycznym. Odnosił liczne sukcesy. Oba konie łączą w sobie zarówno urodę, jak i użytkowość. Powstanie tej rasy jest owiane do dziś dzień tajemnicą, a legendy głoszą, że konie arabskie utworzą duchowe z pustego piasku. Pokaz hiszpański inspirowany jest tradycjami hiszpańskiej szkoły jazdy. I zawarte są w nich charakterystyczne elementy, takie jak sen i kus hiszpański, wysokoła aksjonów oraz zgięcia i klękanie. Hiszpański styl jazdy Barbarossa, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w pracy i w walce. Szybkie zwraty, piruety, zatrzymania, cofnięcia i inne widowiskowe figury wykorzystywane są w pracy zbytnej. Zawody oraz pokazy grande cieszą się coraz większą popularnością. Konie tańczą pod miejscami w. Przed pokazem konie podczas rozgrzewki będą wykonywać elementy ujeżdżeniowe oraz
te gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de sabor. Z pierwszym mikrofonem coś się złego dzieje. Bardzo, bardzo dziękujemy. Proszę Państwa.